Cześć, witajcie moi drodzy, jesteśmy dzisiaj całą bandą w Warszawie. Przyjechaliśmy tutaj na plan filmowy. Nie mogę do końca nic zdradzić, później się dowiecie. Z ciągiem. W trakcie się dowiecie oczywiście więcej, co się dzieje, ale powiem wam, że jesteśmy tutaj na bardzo fajnym projekcie. Jesteśmy pod Shoot Studio. Ciężko się to wymawia. Shoot Studio. Szymon Szumniak Shoot Studio. Dobra, bierzemy nasze graty i idziemy do środka. Nie wiemy w sumie, czy tam jest studio, czy nie. Chyba tak, bo się świeci. O, FBI, open up! FBI, open up. Na przymiarki. Dobra. Ja dzwonię, ty mówisz. Jest gruby. Dzień dobry, my w sprawie przymiarki. Danie. O, w drugą stronę. A może trzeba ciągnąć? Nie? Nie działa. Generalnie to jak przyjechaliśmy, to mieliśmy robić przymiarki ciuchów i tak dalej. Przyjechałem w tej bluzie, wziąłem ją sobie na trasę, bo ona jest fajna, luźna i wszedłem i ona mówi, o, to mi spoko pasuje. I dobraliśmy tylko bomberkę, do tego ja mam outfit gotowy, więc spoko bardzo. Ale fajnie, bo w ogóle to wszystko do siebie pasuje, nie? Bluza taka jesieniara. Ja tylko chodzę i kradnę cukierki za darmo. No, czekamy jeszcze na Remka i Werę, oni są i nagrywają głos Remika, co zresztą widzieliście u niego na Instagramie. Czy widziałem za okno? Tak? Uwaga, jeszcze się. W jakichś poprawek i tak dalej. No i co? 5:50 na planie. Masakra. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem 5:50 na zegarku. Znaczy 17. Ja dzisiaj jak szedłem spać. Tak? Tak. Jak się czujesz? No jest... Źle. Historia była krótka. Mark najadł się pierogu z mięsem i uruchomił się farmer. Tak. No niestety, tej mocy nie dało się okiełznać przez cały wieczór. Oby nie. My nawet nie mamy. Dobra. Ciężki but, slim i kapana. Przymiarki zakończone sukcesem. Outfit wybrane na jutro. Teraz nam zostaje tylko kolacja i do hotelu. Ale czujnik nie działał. Powiem ci, kartka papieru nie wejdzie. Nie no, stoi, że to. Przykleiłaś się. To nie to ja. To grałem co? Nie nagrywaj tego, bo jak to tata zobaczy. Dobra, teraz idziemy na kolacyjkę. Jesteśmy na Świętokrzyskiej. Gdzie mnie zabierasz, Szymon? A gdzie byś chciał? Na kolację ze świecami. O, tak romantycznie. A potem w hotelu? Tak nie mogę, bo on... Aha, Szymon ma... A to jest bezalkoholowe, zamówiliśmy przecież. Bezalkoholowe piwko, oczywiście. No. Ja mam pszeniczne... Chycisz? O, dzięki. Brawo. Z piwnicy biorą. Wera oczywiście narzeka, nie może po to zamówić jak człowiek, musi wymyślać, że ona chce specjalne. Lanego pilznera z sokiem imbirowym. Świeżo tarty imbir palony. Jeszcze nas nęka i manipuluje publicznością w internecie, że ona jest inna, a jest właśnie taka. Ale kłamstwa. Koniecznie bez ogórka. Super, dzięki. Wygląda to lepiej niż na pewno poprzedni burger. Uwaga. Sos, majonez? Ale frytka na suche jest zajebista. Muza. To jest sos aioli, to jest ich oryginalny sos. Ale dobry. To super. Dobra. O Jezus. Stary, o tą bułkę mi chodziło. Ojejku. O tą bułkę mi chodziło. Mięciutka. Zrobię jednego gryza i wszystko wypadnie z niego. Widzisz to? Juicy. Juicy. Moi drodzy, w środku mamy tak. Mamy sosik aioli, oryginalny serek, pomidorki, dwa plasterki pomidorka, wołowinka. Do tego mamy czerwoną cebulkę. I coś jeszcze? I tyle. I bekonik. O mój Boże. Co? O mój Boże. Będziemy mieli nowego lidera. Jest tylko jedna knajpa, więc to jest bardzo łatwe, żeby zdobyć nowego lidera, ale dajcie mi go zjeść do końca, przemyślę to, ale powiem wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Bardzo fajnie dedykowany sos, bardzo kremowy burger, średnio wysmażone mięso, co uwielbiam.
burgerze wołowym. Bułeczki słodziutkie, przepyszne. Fryty spoko, aczkolwiek fryty w poprzednim burgerze mi smakowały bardziej, ale mimo wszystko połączenie pomidorka, sałaty, mięska, dużo, dużo więcej sera niż w poprzednim. 7,5 na 10. Mamy widok! Ale mamy widok! Jestem elektryczny. Ja ty. Dobrze, moi drodzy, pierwsza lekcja hotelowego życia. Kiedy przychodzimy do pokoju, otwieramy pilot i zabieramy darmowe baterie. Fiec. I mamy dwie bateryjki. Kompletnie za darmo. Słuchaj, jak chcesz, to mam czajnik do obchnięcia. Poja? Nie, czajnik to już przesada. Stary, patrz jaki mały, nikt się nie zorientuje. Nie, czajnik to jest przesada. Ale... Można zawsze, fiec. A ostatnio mi się spaliła, wiesz? No, zobacz, darmowa. Ty, no kurde, ty, fajna. Patrz, bateryjki. IKEA. Patrz, wyrudowaj tutaj łupy. Dobra, idziemy dalej do łazienki. Ty, a trzeba wykręcić słuchawkę z tego. Spod prysznica. Sprawdź łazienkę. Nie, słuchawka to już przesada. Czemu? Ale na przykład... Przecież jak odkręcisz, woda będzie lecieć. Chłopie, papier toaletowy do chaty? Ty. To od razu. Czym się trzeba myć? To od razu kieszeń. A ręczniki to jutro, ale te ładniejsze. Ale kubek na przykład? Ty. A drineczka? No i prysznicy jeszcze są. Otwieraj to. Szampu, no. Będzie szampu w domu. Mamy to. Dobra. A patrz, świetnie jest pusty? Nie, nie, bo worek się przynosi. Ty, to. O, chłopie! Mamy to. Tutaj kolejny. Kaweczka. No a woda? Wygląda no, stary, woda jest droga. Bez czego przeżyjesz? Dłużej. Bez jedzenia czy bez wody? Szymon, w całym pokoju. Ja tam bąka nie puściłem. Szymon, wchodzę i jest taka gęstwina, że się żyć tutaj nie da. O czym ty w ogóle opie do mnie mówisz? Co ty, Szymon? O! No dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w pokoju. Już do łóżeczka się kładziemy powoli z Arkiem. Od rana, od godziny 5, o godzinie 5 wstajemy. Troszkę przed 5 nawet. I 5:50 musimy być już na planie. Wyplujesz to? Hmm? Wyplujesz to? Mhm. Elo mordy, Szum jak zwykle się spóźnia. Wiecie, że macie wrzucić kartę tam? Tak. Dobrze. Dzień dobry, mamy godzinę... 5:42. Jesteśmy w busie już. No, jedziemy na plan, moi drodzy. Energy 2000. Ostatnia mapka. Druga strona. Pozdrowienia, Enia. Szumi. Ej, kocham. Lokalizacja numer 1. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Idziemy na śniadanko, make-up i skur! Tyle rzeczy ze sobą, nie wiem jak się ze wszystkim zabrać. Idziemy na plan, moi drodzy. Zaraz zaczynamy zdjęcia i potrwają one do godziny 20, więc czeka nas bardzo, bardzo długi dzień, ale fajny. Idziemy. Próba generalna. Niestety nie mogę wam więcej pokazać. To jest wszystko top secret tutaj dookoła, ale jest grubo. Naprawdę jest grubo. Pierwsza lokalizacja zakończona, sukcesem. A dopiłam herbatkę, zagrzewam tyłek i lecimy na drugą lokalizację. Jak tam, Mareczku? Zajebiście. Zajebiście? No, fajnie, nie? Siedzę sobie. A ja chodzę ciągle, w to i we w to. Nauczyłem się chodzić, kochani. Bałem od ciebie w tych tenisówkach na tym lodzie, że tak... Trochę obśliwy tam raz. No. Trochę prawie wyrżnąłem. Jesteśmy, moi drodzy. Lokalizacja numer 2. Jesteśmy na 18 piętrze wieżowca. Jesteśmy w takiej części, która jest jeszcze niewykończona. I to tutaj będziemy nagrywać kolejne sceny. Niestety jest trochę mgła, więc na przykład Pałac Kultury i Nauki jest, że tak powiem, w chmurach. Ale poza tym całkiem zajebisty widok.
Jak ci się podoba widok? Bardzo ładny. I podoba mi się miejscówka, bo jest cieplutko, nie wieje i jest fajnie, wysoko. Ale nudzi ci się, bo książkę przyniosłeś. To jest twoja książka. Ale Fritz czyta taką samą, więc też będę czytał. Chcę być jak Fritz. Jak się czujesz, Blurku? Jestem już zmęczony. Jest 12, siedzimy tutaj do 19.30, oby. Znając plany filmowe, będziemy siedzieć tu do 20.21, a potem jeszcze musimy wrócić do Wrocławia. No i zwijamy się z tej lokalizacji, przechodzimy na lokalizację numer 3. Mamy łącznie 4 lokalizacje, na tej lokalizacji następnej będziemy najdłużej. Tam będzie się sporo działo. Tak jak mówię, nie mogę wam wiele pokazać, ale na następnej lokalizacji powiem wam plus minus, co się tutaj dzieje, dlaczego tutaj jesteśmy w Warszawie razem z Remkiem i w skrócie, co tutaj się dzieje. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm banda. Siema, idę na foto? Chodź na foto. Idę na foto. Jest bardzo, bardzo ciemno. Dobra, moi drodzy, generalnie to musieliśmy poczekać, aż się ściemni totalnie. Idziemy teraz robić fotki do takiego boksa, który od góry jest oświetlony takimi pałkami LEDowymi. I powoli wszystko dobiega końca na tej lokalizacji. Zostaje nam jeszcze ostatnia lokalizacja. Wstępnie mamy skończyć około godziny 20. Trzymamy kciuki, że się wszystko skończy zgodnie z planem. A jesteśmy tutaj dlatego, że... Remek nagrywa kampanię. Jest to taka bardzo kreatywna, taka bardzo, taki bardzo fajny film jest realizowany. Bardzo fajny produkt. I tutaj Remek nas wziął ze sobą. Z tego względu, że jesteśmy też potrzebni do nagrań. I jesteśmy uwzględnieni w scenariuszu i jesteśmy uwzględnieni po prostu w całym przedsięwzięciu. Ale oczywiście główną akcję i główną rolę odgrywa tutaj Remek. Jesteśmy takim supportem. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. Ostatnia lokalizacja. Ostatnie ujęcia właśnie za mną się szykują. Zaraz będą próby. Kamera wszystko już czeka w gotowości. Zaraz wam pokażę, jak wygląda kamera i tak dalej. W ogóle ciekawostka. Cały ten projekt jest nagrywany na filmie. Na fizycznym filmie. Nie jest on nagrywany cyfrowo. Więc to jest fajna ciekawostka. Wszystko się dowiedzieliśmy. 100 tysięcy dolarów kosztuje ta kamera z zestawem 5 obiektów. Poproszę, kamera do próby. Ready, trochę przygodni. Akcja! Marek! Teraz nie mogę się wychylić, bo mnie będzie widać w kamerze. Dostanę... Tak to, moi drodzy, wygląda. Generalnie jest bardzo dużo czekania, przechodzenia, chodzenia, czekania, chodzenia, czekanie, chodzenie, czekanie, chodzenie. Ostatnie ujęcie i Remek będzie jechał na wózku. Rozwinięcie skrótu POV, poproszę. POV? Point of view. Point of view. Oglądałem filmy przyrodnicze. A ty sprawdzałem, no tutaj. Filmy przyrodnicze oglądałem z tej kategorii. Ciu-ciu. No. Krzyciu, coś jakieś. Ja będę w dół. Jabła, dawaj, dół. No. Tak to wygląda. Ostatnie ujęcie. Czekam na... Moi drodzy, mamy to. Wiemy bramę. Dobra, uwaga. Poproszę. Kamera poszła, jazda. 3, 2, 1, akcja. Ręka. To nie zdjęcie. Coś szumie jak ten Szymon Szumniak. Ej, wchodzę, pakuję tu gówno.